Wracamy po przerwie. Dobra, idziemy dalej. Kariera Praga. I 4 okrążenia, 4 przeciwników. A tym razem znowu wezmę sobie Borysa. Już prawie gotowy. Ruszamy w bój. Tylko pierwszy wygra. No cóż, nowy tryb. Piosenka chyba mi się najmniej podoba z tych wszystkich, które najlepiej słyszałem. Odjechałem daleko. Naprawdę, jeśli chodzi o oprawę muzyczną i tutaj wizualną, to nie ma się do tego przyczepić. Wszystko jest zrobione bardzo, bardzo dobrze. No i to są te proste, które to nie wyrażam. To jest właśnie to. Kwestia wprawy, myślę. Rozpoznania toru. Jadę takim autem. Ciężki to jest naprawdę, naprawdę. Tu jest dużo zakrętów, takich wąskich, trzeba tutaj kombinować.
No i cóż, wszystko wychodzi na to, że... Znowu raczej bez problemów powinienem to wygrać, to też jest nic nie... Nic nie jest pewne. To jest wyścigać. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Dobrze, ten, tak jest, po czesku. Jakiś posąg. Jakiś bohater na końcu. Fajnie, klimatycznie zrobione, naprawdę, no... Jeśli chodzi o oprawę wizualną, to chyba Praga najbardziej mi się podoba. Ten motor jest z drugiej strony najsilniejszy. Pamiętam, czy mam to wygładzanie, czy nie mam. Nie, przepraszam, naprawdę nie idzie mi na tym polu. To ja tak łatwo to sobie wszystko. Dobrze, ale nie zawsze się udaje, nie? Przydaje się ten ręcznik, nie powiem, że nie. Chyba nawet lepiej jest... Kurczę, tu na przykład lepiej wchodzę, bo... Chodzi o sterowność, nie? Ostatnie okrążenie, to już wszystko. Ale dam radę, dobra. Już miałem dużą przewagę, to i tak się udało na ile. Kasolek. I wygrałem tym trafem. Pierwszy tor na Pradze. I powinien się odblokować drugi. Kurde, coraz więcej tych okrążeń, już 5. No nieźle. Zaraz to włączę. Cześć, co tam? Szkoda, że musiałem przerwać wcześniej, bo trochę osób oglądało, ale no niestety... Życie, jak to się mówi. Czy wybuchło? Nie wiem. Nic nie wybuchło na razie. Na razie się ścigam bez problemu, znaczy... Problemem jest moja jazda, bardziej bym powiedział. W Pradze na tym pierwszym torze nie za bardzo mi szło. To były takie, wiesz, dosyć wąskie zakręty.
ten sam tryb, tylko po prostu inna mapa. I więcej przeciwników. I 5 po prostu. O kurwa. Mam tak to zawsze takie wybuchowe. Jak już mówimy o wybuchach. No nic wcześniej, wiesz co, tego nie zgłaszał, a jaki masz monitor? Może to chodzi o monitor, nie wiem. Nikt mi wcześniej nie zgłaszał, żeby było źle, wiesz? Czekaj, przerwę. Sprawdzę, czy mam dobrze ustawione wszystko. Nie, dobrze. Nie wiem, serio, bo nic nie zmieniałem. Może coś tam się automatycznie przestawiło? Dobra, zaraz sprawdzę. Jak to wygląda? Nie no, proporcje są dobre, ale chodzi ci pewnie o to czarne tło. Nie wiem dlaczego jest, szczerze mówiąc. Może? Ale wiesz co? A spróbuj na innej tej. Aż sam wejdę na Twitcha, zobaczę, wiesz? Bo... bo to aż dziwne, żeby coś tu się działo ze streamem. 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 Nie no, u mnie jest dobrze. Chyba, jak patrzę na swój ten ekran. Dobra, sprawdzę jeszcze, jak tu jest rozciągnięty w tych ustawieniach. Wideo. Nie, jest ok, serio. Spróbuj może na innej przeglądarce. Bo nie, naprawdę, nawet jak wcześniej streamowałem, to wiesz, nikt mi nie zgłaszał takiego czegoś, więc... Otworzyłeś na Operze, nie? Zresztą może trochę jest. Nie wiem. Ojej, co ja jadę. Po bandzie na maks. Bo on tak wyciąga. I może coś popsuć tym razem. A, no wygładzanie złota. Ogólnie, póki pamiętam. Nawet jest na streamie nagrane. Jakbyś sobie włączył tego pierwszego streama, ale nie wiem w którym miejscu, cześć sobie. To tam... żeby nie skłamał. Warna, druga mapa. Jak gadam, to się nie skupiam na jednym. Na Warnie druga mapa jest taki wjazd do tunelu. I tam boty zawsze po prostu walą w ten tunel jak głupie. Na każdym okrążeniu praktycznie patrzyłem, nie? Szkodzin, weź mi powiedz, czy dobrze masz te proporcje. Bo Sosik coś tu mówi, że on ma tak jakby ekran rozciągnięty. Jakie te... Dojechałem.
dali znać, to bym chociaż miał pewność, że jakiś u dwóch osób by tak było, no to to się było faktycznie tak. Dobra, mam pomysł. Nie mogę, wiesz, bo mam taki głupi monitor, że będzie jeszcze gorzej. Ale mam pomysł, jak to zrobić. Można zrobić tak. Dać przechwytywanie. Czy teraz jest lepiej? Pytanie, czy nie? Tak to wygląda. Dobra, chyba wiem, co trzeba zrobić, tylko pytanie, czy to jest bardzo uciążliwe, bo jeśli tak, to po prostu włączę streama jeszcze raz. Ale wiesz, ja nie wiem, czy to jest wina gry. Mi się wydaje, że to jest wina mojego monitora, jeśli mówi się tam. O to rozciągnięcie. Jeżdżę jak wariat, z boku do boku. Aha. No ja mam 1680 na 1050, coś chyba mam coś takiego. Ale normalnie widać, że tak powiem, jak gram na swoim monitorze, to nie jest to dla mnie problem. Może faktycznie dla was jest taki rozciągnięty. Pamiętam, że jedna gra była taka, że jak grałem w tej mojej rozdzielczości, to faktycznie było widać, że jest bardzo rozciągnięte. No, to może zapisać ten wypadek do top wypadków 360 w powietrzu. Wybale daleko. No wiesz, streamowałem jeszcze na przykład Skyrima, to w Skyrimie nikt nie narzekał w ogóle, więc albo chodzi o grę, albo chodzi o przeskalowanie, które zmienił Twitch, nie? Są dwie opcje. Natomiast patrzyłem, Twitch nic nie zmieniał, no bo ja to tam ręcznie ustawiałem, żeby była rozdziałka, jaka ma być, nie? Czemu nie ma? Bo... Panie!
Fabułę trzeba czytać, fabułę. W fabule nie ma Mercedesa, ale jak ładnie poprosisz Sosika, to może jakiś DLC wejdzie z Berlinem Zachodnim i wtedy można dowalić jakieś Mercedesy, jakieś Volkswageny. Nie jest głupi pomysł, nie? Jakiś może specjalny tryb taki, że Berlin Wschodni walczy z Zachodnim. No to jest jakiś pomysł, nie? Na razie zobaczymy, jak gra się sprzeda, bo... w sumie nie wiadomo, nie? Jeżdżę jak taka ciapa. Sernik, pytanie do ciebie. Jak u ciebie jest z widocznością ekranu? Czy dla ciebie ekran też jest rozciągnięty? Bo tu Sosik pisał, że u niego jest z tym problem. O, jest jakiś błąd. Nie. 6? O co tu chodzi? Nie powinienem mieć napisane, że byłem pierwszy? Jest git. Dobra. Jak jest git, to nie wiem. No, coś tu się zepsuło. Nie wiem, czy mam wciskać dalej? Dobra, daję dalej. Nie, no dobra, reszta wyeliminowana, natomiast było napisane, że 6 miejsce, czyli to jest do poprawy. Nie wiem w sumie dlaczego tak wyszło. Dobra, wciskam dalej. I słuchajcie, nie weszło, nie weszło, coś się zepsuło, bo miałem pokazane, że mam 6 miejsce i niestety widzę, że to się nie zapisało, także tu jest jakiś problem, jeśli chodzi o Pragę. No mogę pojechać jeszcze raz, nie? To sprawdzimy, czy... O, weźmiemy sobie Rotara, taki ogórek klasyczny. Możliwe, że miałem, ale chyba nie na tym profilu, wiesz? To ja do ciebie pisałem wcześniej, jak byłem na tym wcześniejszym profilu, co grałem w prolog. Nie, spójrzmy teraz. Chyba tak. W Pradze wszystkie były eliminacje. Ten pierwszy był eliminacja i ten jest. Słuchajcie, nie wiem, czy to wygram, bo ten ogórek jest wolny. Ojej, mało zwrotu. Dobra, to są emocje wtedy też. Plus mam taki, że jadę z ekipą w tym ogórku i oni mnie wspierają. A to chodzi właśnie w tym sporcie. Żeby się wspierać. To był chyba Borewicz. O jest. O, jest bardziej taki widza. Lecimy jeden do drugiego. Ja mam pytanie, czy tym ogórkiem da się wygrać? No, na łatwym pewnie mi pocisnął, ale tu jest, kurde, on nie ma przyspieszenia w ogóle. Może więcej mu dodać przyspieszenia. Dobra, spróbujemy to tam. O, mam pętlę, dobra. Z górki jest dobry. O jest. Nie widzieliście tego. Tego nie było. Tu są straszne wypadki, słuchajcie. Tu... Ale to były wytrzymałe samochody. Zawsze. Jeśli chodzi o kolizję, tak jest. O, trzeba mu dodać ewidentnie, bo nawet... O jest. O, dobra, idzie. Jest. Cisnąłem. Wrócił się ze mną.
chce bić, ale nie dał rady i wiedzą pierwszy na mnie, to tak jest. O to chodzi. Ja się muszę rozpychać nim, wiecie, bo to jest jedyna opcja. Jestem za wolny i muszę patrzeć, gdzie on jedzie i muszę mu po prostu blokować drogę. Tym robakiem. Z górki ładnie jechał, ale tutaj pod górką to jest problem. Dobra, na razie uciekamy. Dobra, dobrze. Będzie zakręt. O, ta drifting. O, ja nie ma. O kurde, przeraz. Ale dobra, wywalił się. Oj, oj. No, jest problem pod górką. Nie no, słuchajcie, z górki to jest swoje. Oj, 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 co to było? Nie no, ludzie. Ludzie, jak nie jeździmy. To był fał. Straszny fał. Bum. O kurde. Dobra, już wiem, do czego służy ten samochód. On nie służy do jazdy, on służy do niszczenia wrogów. On już jest czołgiem. A jak no zwiększyć masę, to jeszcze w ogóle będzie. Uciekać to im nie uciekam za bardzo. Leżeć było. O kurde. Ciasno się zrobiło. Dobra, uciekam. Nie ma. Kurde, uciekł. Uciekł, uciekł. Trzeba mieć pierwsze miejsce, żeby był wyścig zaliczony, tak? O, i tu jest ten moment, gdzie naprawdę pokazuje swoją siłę ten wodę. Ten fragment, tak jest. O, jeden bit na maksa, dobra. Taki krótki był, to był zakręt, wiesz? Jakiś taki zakręt. O! Wyleciał. Wydaje mi się... Tak, to była warna, no. Później jak na spokojnie siądę, to... Pamiętam, że był krótki, nie był za długi. Nie wiem, czy to ci pomoże. O kurde, widzieliście to? Nie no, mówię, boty moim zdaniem troszkę za bardzo wylatują. Za dużo uderzają to wszystko, te barierki, nie barierki. O, tu jest ten fragment, co rzeczywiście dostaje przyspieszenia, jeden fragment. Ale później jest kurde zakręt, tu jest
problem. O, proszę, widzicie? Zostałem zmasakrowany. No i tu zobacz, tu faktycznie widać, jakby nam nie czekał, nie? Bo zobacz, wyprzedzam go bez żadnego problemu. Nie ma hamulców. To jak żużel. Ojej. Przepraszam. Dobra, ostatnie kółko i sprawdzimy, czy to wszystko działa, czy nie działa. Nawet zyskałem jakąś tam przewagę, ale pewnie mnie dogonią za chwilę. Znałem się. O, jeden. Dobra, jest dobrze. Spokojnie jest przewaga, widzę, że mi tam się podobno. Tak jak przez te cztery kółka walczyłem, tak to piąte wyjdzie na to, że tak dosyć bezpiecznie powinienem dojechać, jeśli nie zrobię jakiś gafy, jakiś błędy. No, na przykład takiego. Ale widzę, że nie będzie źle. Ahoj. Ojej, dobra, robi się coraz ciekawiej. Wiesz co? Masz rację, jestem przyzwyczajony do Borka. A ten tutaj ogórek. No, no, no. Nie widziałem, czy było napisane, że jestem pierwszy. Ale dobra, wciśniemy. Wciśnij, aby kontynuować. No nie. Nie zapisuje się, także jest jakiś problem tutaj. To jest do poprawy. A i tak już prawie. Prawie wszystko. Aha, dobra. Biorę Borka. Jak zacznę wyścig, wcisnąć F1. No dobrze, no. Słuchajcie, kiedyś trzeba użyć tych kodów, nie? Jak nie teraz, to kiedy? No jest sytuacja taka, nie inna. Jak zawsze papieros przed wyścigiem. Mimo wszystko jest niepalący, ale to są te... mentolowe też nie wiem. No dobra, wyścig się zaczyna, wciskam po pierwsze. I widzicie, tak się wygrywa właśnie. Wspaniale, dobra. O jeny, ale się zepsuło. Jestem na 4., 5. i 6. miejscu. Dobra. Znowu fajek po wyścigu teraz. I sprawdźmy, czy działa. Jest, dobra. Został mi boss. Okrążeń mamy 5, czyli tyle, co było. No działa, no. A, zmienię sobie, dobra, na średni. No dobra, biorę Borewicza, nie będę się bawił z gościem. I znowu inny jakiś tutaj tor nam się pojawi. Oczywiście klasyczny papieros, tego nie może zabraknąć w tym sporcie. Uuu, motel. Fajny. Pobij bossa. To klasycznie go pobije na starcie. O, mam. O kurde, ale wystrzelił. Ojej, aż sam wyleciał. O kurde, szybki jest ten boss. No, robi się ciekawie. Oho.
widzisz, to jest to, co mówię, że oni właśnie często wpadają w malinę. Widzę, że swoich miejsc poruszał się tam, ale stracił dużo, bo ja tutaj takich błędów nie popełnię. Natomiast on jest szybki, mam wrażenie, jakby mnie doganiał. Myślę, że jadę takim dobrym autem. Boję się. Przeszkoda. Nie wiem, czy nie jest za dużo okrążeń. Tak, tak, widziałem. No, wiesz co? Znałem, że się gdzieś przewalił i... nie mógł się wygrzebać z tego. Wchodzić z szeroki, tak będzie lepiej. Nie ma puszczania gazu w tym sporcie, tu jest zawsze pełna dura. Myślę, że jak ja polonezem jeżdżę, to jak będę przed zakrętem tu ciągle. Nie, no wiem, no też pomogę. Przyznam się. Dobrze, serdecznie. Kupisz grę, to mi pokażesz. Aja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 j. Dobra. Ale boż jest daleko, słuchajcie. No, 10 dopiero. Chociaż dopiero, no to za chwilę tak naprawdę, nie? Zostały ostatnie poprawki do gry. Żeby po wypłacie, dobra. Usiądziesz po wypłacie z piwem i będziesz obserwował, ile osób kupi. O, tu chyba też dym jest, nie? Bo widziałem, że klatki mi spadły. To będziecie widzieć na streamie nawet. No. No, dokładnie. A wiesz co, jak go widać, to byś musiał go dać tyle, że no mówię ci, tak jak wtedy... A, że był taki pomysł. Z tego co pamiętam, to już ktoś rzucał taki pomysł na forum, na Discordzie. Podobny, żeby właśnie były tablice.
tak, priorytety, nie? Tylko wiesz, tu nie ma za dużo co naprawiać, to przede wszystkim mówię, chodzi o boty i... I trochę optymalizacji, nie wiem co więcej szczerze, czy tu jeszcze coś jest tam. No jakieś takie pierdolety, nie? No to jest fajnie, tak dalej. A co, na wyścigach rejestracji muszą mieć? Od kiedy? Jakoś tak wiesz. Staram się. Znaczy, to nie ja, to samochód. On się słucha po prostu. Także polecam bardzo Polonezy. Świetne auta, właśnie dzisiaj mi się zepsuł. Ale mimo wszystko polecam. Bo zepsuł się przez polskie drogi, a nie... Przez to, że jest zły. To taka usterka w sumie. Dobra, meta. Merci. Boss pokonany. Ojojojojo. To co, pora na moją nagrodę. A to jest chyba Skoda Favorit, nie? Tak mi się wydaje. Skoda Favorit, a ta reszta... Brakuje mi podpisu, wiesz, bo... No dobra, no sernik, który wybierasz? Ja bym wziął Skodę Favorit. Tak, no po prostu kojarzę ją. Ten ma fajne lampy. Ten wygląda trochę z przodu jak Mercedes. Troszkę wygląda jak Mercedes. Nie chcę nic tutaj proponować, ale... Aha, Rapi. I na końcu Tatra. Ta Tatra ładnie wygląda też. No to czekam na decyzję. Co tu wybrać? Piwo? Jakie piwo? Aha! Bierz piwo. Dobra, o to ci chodzi. Silnik jak w Porsche siedzi. Dobra, nowy to odblokowany. No i klasycznie papieros. No to już jest, słuchajcie, uzależnienie, ja już o tym mówiłem. To jest ciężkie, nie? Kanciaty jak Karo Plus. No dziękuję bardzo za miłe słowa. I został Berlin Wschodni. Berlin Wschodni graliśmy już, znaczy... Dużo osób grało. No sprawdzimy tego Tatar. To nie jest Tatra, to jest Tatar. Bo będzie mielić wrogów. Znaczy tych. Przeciwników. I dlatego Tatar. Wiem, że licencja. Domyśliłem się. No sprawdźmy tego. O kurde, no wygląda naprawdę. Poszli.
ten tor, to powinienem, kurde, pokazać na sobie stać. A ja jestem na szarym, końcu. Oj, wypadkowy. O jeny, zabrałem ten tor. Tu ten podjazd pod górkę zawsze mnie ciekawi, bo tak, kurde, stówę wycisnąć to jest ciężko. Oj, to gaju, wszystko. Po co klakso? Jak chcę kogoś nie puścić, to po prostu go blokuję. Zmienimy sobie kamerkę. No słuchajcie, nie zwróciłem uwagi, ale kurde mnie gonią te typy. Aha. No i było. I znowu mamy te wypadki. I tamten zakręt też trzeba wziąć pod lupę. Bo na tamtym zakręcie też tam... No często boty wypadają. Same uderzają w tę bandę. Co na pewno nie też tam... Trzeba przejrzeć. Natomiast co do tego auta mam wrażenie, że jest troszkę cięższy niż Borewicz. Natomiast prowadzi się bardzo dobrze. Ta tala. Wygląda świetnie, naprawdę. Z przodu jest mega. Muszę na niego patrzeć cały czas, ale niestety muszę skręcać też. Nawet jeden, o właśnie, o tym gadam, jeden błąd czy dwa, to mnie tutaj nic nie robi, nie? Cały czas jestem z przodu, mam przewagę. Wydaje mi się, że powinienem sobie włączyć trudny chyba poziom. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. No proszę cię bardzo, tak zrobię. Sprawdzę swoje możliwości, ale tutaj jak ma być hard, to biorę najlepsze auto, biorę Borewicza w takim razie. Ostatnie urządzenie, został jeden przeciwnik. Podjazd, to on się zwolni, a ja powinienem wtedy mu uciec.
O, tu jest na podjeździe, bo właśnie jak nigdy jest wolny. Musimy sobie wrócić. No nie mają szans, słuchajcie, nie mają szans. Wydaje mi się, że to co teraz jest, to powinien być łatwy. Chociaż nie wiem, może przesadzam, nie wszyscy faktycznie są dobrzy w takie gry, nie? Przepraszam. Dobra, będzie do... Ależ, kurde, palenie gumy, to jest to. A i znowu. No witam tamta. I znowu jest błąd, czyli piąte miejsce, nie? Ciśniemy sobie. Może chociaż zaliczy? Nie. No cóż, no to robię to samo, nie? Czyli F1 i tyle. Tak, cały tryb eliminacji jest do poprawy, no to wychodzi, że coś jest w tym trybie nie tak. Kończysz wyścig i zamiast być, że jesteś pierwszy czy coś, to... To się robi problem. Dobra, tak się dałem, dziękuję. Dobra. Papieros, oczywiście. I teraz zgodnie z umową... Poziom trudny. Coś mi dzisiaj kaszel męczy, nie wiem czemu. Czerwona gwiazda. Ale wrog, ojej. Ośmiu widzę, tak? Pięciokrągły, no nie wiem. Dobra, idziemy trudno. Nie ma to tam. Ojeny, ruszyli. Ojeny! Wypadki. Straszne. W sumie to śmiesznie to wygląda. Myślę, że nie byłby tak zostać. Ktoś tak odpadał. Kurde, się pchają. No, nie jest, nie jest. Nie jest łatwo. Dobra, teraz mam szansę. Miałem ich. I co tego wiadę? O, dobra, nie jedzie. Źle wchodzę w zakręty, ale jakimś fartem jadę dalej. Myślę, że warto by też dać jakąś informację, kiedy wygrywam w jakimś mieście, że wszystkie samochody z tego kraju są dostępne w trybie tam zwykłego wyścigu, bo to mi dopiero Wojtek powiedział. Tak to nawet nie wpadł na to, że one już są dostępne. Bym myślał, że muszę cały czas przechodzić karierę ileś tam razy, żeby po prostu mieć wszystkie auta, nie? No bo zawsze jak wygrywam w jakimś mieście, to wybieram jedno auto, a nie że mam dostępne od razu do wszystkie. Tylko dwie. Więc może tutaj jakaś notka by się przydała faktycznie. Oj! I tyle z niego. Są blisko, są w kontakcie.
uciekłem, ale tutaj cały czas mam styku. Oj. Tyle. Tyle ze mnie. Trzeba walczyć dalej. O, pięknie, pięknie, ajajajajaj, nie wyrobiłem go w zakręcie. Chodzi w górę. Jeszcze mam takie pytanko, co mi daje checkpoint? Bo nie jestem do końca pewien. Czy to chodzi o odradzanie się pojazdu? Aha. Ja bym powiedział, że już jest rozwinięty. Słuchaj, przejechać pewnie się da, tylko pytanie, czy zaliczy ten wyścig. Pewnie tylko wciśniesz F1 i wygramy, nie? Ja myślę, że song na trasę to jest dobry pomysł, czyli inna trasa, inna piosenka. Ojej. Jo, próbowałem kiedyś, ale pokazuje się, że ten taki znaczek zawrót faktycznie. Trzeba go łyknąć, słuchajcie, bo my tu zaraz kończymy. Nie chcę jeden wciskać, jak jakiś frajer. Więc muszę się postarać, żeby go... O właśnie, wyrzucić. No i troszkę mi nie wyszło. O jeju. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, muszę się tu napędzić, bo jak mi teraz, to kiedy? Dobra, wejdziemy wąsko w niego. Dobra, minięty. Bóg, poszedł. Ajajaj, kiedy? Dobra. Dobra. Tutaj wyhamujemy go, dobra. Teraz już muszę dawać na maksa swoje możliwości, bo myślałem, że im ucieknę, ale to nie jest poziom normalny i myślę, że ten trudny jest faktycznie. I tutaj nie ma miejsca na błędy. Jeden błąd i wypchnięty. No, tylko wiesz, normalny był dla mnie za łatwy. Nie wiem, czy to czasem nie powinno się to trochę podkręcić tego, bo na łatwym to w ogóle. Oni praktycznie czekają na ciebie, nie? Dobra, meta. Dziękuję. Wygrałem. Byli blisko, ale nie tym razem. Victory one. Tak, tak, tak. No dokładnie, też bym tak zrobił. No, ja bym tak zrobił, dokładnie. Dokładnie tak jak mówisz, tu polej. Dokładnie tak jak mówisz. Aha, Melchior Eris 1000. Widzę, że zawsze te auta
które są do wzięcia, mają drugie, trzecie miejsce, te same. W Warszawie było tak, w Warnie tak było i jeszcze gdzieś. Blisko siebie zawsze miejsca 2-3. Dobra, został obłosik, słuchajcie. 6 okrążeń. Midnight Disco. I Borewicz kontra jakieś auto z Berlina Wschodniego. Oczywiście klasyczny papieros, którego nie mogło zabraknąć. No wiecie, takie wyścigi to jest człowiek nerwowy i tak dalej. To są prędkości najwyższe. Podwójne, no co? O, luju! No nie! No nie, no chyba was pobrzało. I to jeszcze na trudnym? Ja trudny włączyłem? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że dałem normalny. Oj, oj, oj. Chyba dałem trudny, patrząc jak uciekają. Jeden na plecach, drugi przede mną. No dawaj, Borewicz, rozpędzaj się, jakbyś wyjechał z fabryki. Ach, pięknie, wszedłem w dół. A on, no widzicie, i to jest ten zakręt, co ci mówiłem. Nawet boss nie potrafi sobie poradzić z nim, nie? Oni mają za dużą prędkość, jak wjeżdżają, i nie ma szans, żeby wyhamowali. Zobacz, od razu przez to, że mieli taki karambol, jestem z przodu, nie wiem, 5% trasy, może 10%. Nie skomentuję tego. Wyleciałem, serio. To teraz turbo. Są w kontakcie, ale raz mi nie lubię. Tak, wiem, źle wchodzę w łuk. I też, no. Prawda, to wszystko przed emocją musimy wybrać. To jest ten zakręt właśnie. Ja tu zawsze wchodzę zręcznym, bo i tak ledwo wyrabiam. O kurde, gościu wyrobię tym razem. Nawet mi dogania chyba nic. Ole, rady go. To jest turbo i nie wyprzedza. A masz! Dobra, leży. Poddał się. Jak dla mnie to jest chyba trochę za dużo okrążeń. Ja bym dał szczerze tak na te normalne wyścigi po 2-3 okrążenia. A z bossami może 4, nie więcej chyba, bo... Nie wiem, takie mam wrażenie, że 6 okrążeń to dosyć długo, nie? Tym bardziej, że trasa jest też długa. A jesteśmy w połowie.
jedziemy zakręć. No dobra, wyrobiłem. Jest, nie jest. Rewit daje radę. Co, w tym miejscu? Ujojoj, ale tam było blisko. O, wyrobię dobrze. Oj, no nie. Szkoda, kurde, szkoda, wędruję, uciekam, a tak końcówka to mi nie wychodzi. Tak, już jest sam. Ja zabrałem mu teraz nitro, też on mi tak dogania. Bronić. Wejdź do wyżu zakręt. Tak to zrobię. No widzicie, ten ręczny się przydaje wbrew pozorom. Ja wolę na ręczny niż jakbym miał zahamować. Już się tak przyzwyczaiłem, nie? Tego ręcznego na takich ostrych zakrętach. Pytanie, co jest bardziej opłacalne. Musiałbym jeszcze spróbować przy hamowaniu, ale to na pewno nie w tym wyścigu. Dobrze wiedzieć. Oj, 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 dobra jest. Spójrzcie, jak daleko jest ten drugi boss. Coś tu nie pykło. Ten drugi, nie wiem, co on na tym zakręcie może tracić, czy co? Bo tak mam wrażenie, na początku faktycznie był w kontakcie. Ojeny! I się zagadałem. To może być mój błąd. Muszę w niego wjechać, bo co innego. Pięknie. Poleciał, dodam. Dogania z kubami, no. Ostatnie krążenie. Koniec zabawy. To już muszę mu uciec. To już popełnię błąd i sklop. Już muszę sobie popełnić. Pozwolić na ten błąd w razie czego.
Jak będzie tak blisko, to już będzie klops. Nie mam rady. Dobra, ulubiony zakręt. Nawet nieźle, odbijemy się, dobra. No, jak się skupię, to jednak mogę. Nie popełnić żadnego błędu i będzie malinka. Dobra, meta. Robimy to. Robimy. Rekord świata. Co tu jest? Melchior się poddał. I nagroda. Czy ja dobrze widzę, że jest tylko ten jeden? Czy coś jest nie tak? Bo widzę, że nic innego nie mogę wziąć. Więc nie wiem, czy tylko ten jest do wyboru, czy coś jest zepsute. Mhm, dobra, biorę tego w takim razie. No to też zapisz tam sobie, że tam jest do poprawki. Mhm, no tak właśnie coś mi nie grało. No cóż, zostało... O kurde. I ile tu jest kółek? 6 już, o jest. Moskwa, ostatni tor. Która jest godzina w ogóle? A, tu Moskwę jeszcze powinienem zdążyć. Uuu, ładne tło. Sierp i młot. Zza pojazdu. Wystające. O, flagi wszystkich państw bloku wschodniego. No ładnie, ładnie wygląda. No i nowa muzyka. O jeny, wszystkie wyleciały, no dobra. A tamte to w ogóle skaczą w powietrze. I uff. Ale teraz spróbujemy tego łuku. Uda się? Uda się. Dostał. O jeny. Ja też dostałem. Kółasa. Nas minął. To okej. Bo zaświszczałem, wiem.
Ale drugi tor. Sześć okrążeń to będzie naprawdę wyzwanie. Ewidentnie uciekłem. Niedużo, ale uciekłem praktycznie. I tu też naprawdę fajnie mapa zrobiona, bo jest mega. Tu mi trochę zacina, jak się to czerwone robi, pojawia. O, właśnie tutaj. Wyrobiłem w końcu, bo... Jak wiecie co, nic nie mówię, bo się zastanawiam o tym wszystkim, ale gra wygląda naprawdę fajnie, więc jak najbardziej polecam do zakupu, tym bardziej, że gier z takimi autami typu UAZ, Polonez, Łada, no to jest jak no, no mało, no. Coś tam kojarzę kiedyś, jakieś tam lata 2000 i później jakieś takie śmieszne gierki wychodziły, no ale to w ogóle... No to można było w kiosku kupić, nie? O jakości takich gier, no to nawet nie będę się wypowiadał. Jedyne co takie lepszego można zwrócić uwagę, no to na przykład tam chyba do GTA robili jakieś takie mody, że stare auto, no ale to są wszystko takie modyfikacje, nie wiem, typowo gra, która to zawiera od razu, nie? Więc trzeba naprawdę docenić takie. Gry. Bo wychodzi ich naprawdę niedużo. Znasz, mówisz. Ten świat jest mały, jak ktoś jest fanem starych aut, to jest to. W ogóle mnie to nie dziwi, że go znasz. Powiem wam, że to jest mój taki drugi oficjalny, przepraszam, trzeci oficjalny stream. I naprawdę takie gadanie w kółko to normalnie aż gardło boli. Nie dziwię się tym wszystkim wykładowcom akademickim, że mają czasami dosyć. Bo ile można gadać, nie? Jeszcze takie półtorej godziny to znośnie, ale jak ma jakiś blok 3 godziny. To już wodę piłem, wiesz.
Wiesz co, może przez to, że mam kaszę, tak mi się wydaje. To mnie męczy i może dlatego. Tak trochę te strony głosowe wysiadają. Wysiadają jak kurde... Jak Polonus. Po 2000. Wtedy niby remont silnika ma po 2000. Próg remontowy silnika, o ile się nie mówię. 200 tysięcy. Musiała być tak zrobiona moim zdaniem, tak elegancko do końca. Stolica bloku wschodniego, tak to prosi. Więc to musi być pokazany ten dobrobyt, ten przepych. Nie, naprawdę, tło jest tak dobrze zrobione, ta otoczka cała, że normalnie jak jadę, to aż chcę się patrzeć, co tam jest po tych bokach. Trochę im odjechałem, dobrze, bezpiecznie. Nic się nie powinno w tym roku już nie wydarzyć. Więc powinienem zdążyć. Wtedy już będę miał chyba wszystkie miasta, tak? O ile się nie mylę. Dostanę achievementa, że jako pierwszy ukończyłem grę. Jeśli taki istnieje. Tak, Talon. Dostanę Town na kupienie DLC, dla które będę musiał zapłacić. Tak jak kiedyś się dostawało pozwolenia na to, że możesz kupić samochód. Ostatnie okrążenie, słuchajcie. Tak, na Poloneda, no dokładnie. A ja drugiego bym sobie wziął, bo miał też część w razie co. Jakby się jeden zepsuł, to... Ojejku, dubluje kogoś, patrzcie na to. No tego jeszcze nie grali. Gościu tak wolno jedzie? O ludzie. Czy coś tu się zbugowało? Proszę, proszę o wyjaśnienie. Ej, chwila, tu się coś dzieje nie tak. Słuchajcie, to jest Moskwa, ja wiem o co chodzi. To były tajne służby UAZ-ów, które
jeśli ktoś jedzie za szybko, pojawiają się na mapie i go ścigają, żeby zlepić mu mandat, nawet mimo wszystko, że jest potwierdzone, że jest wyjście. Może Putin tędy przejeżdża i po prostu oni muszą mnie zatrzymać. Wyścig wyścigiem, ale prezydent to jest prezydent. No, lekko. Lekko jestem w szoku, no nie ukrywam. Ojej, no słuchajcie, dziwicie się, chłopaki stanęli na poboczu, walnęli po małpce, no i co, jadą dalej, tak? No, a my się czepiamy, że się nagle pojawili. No, duży, duży. Ale tych dwóch ewidentnie zabłądziło. Dobra, już jest meta prawie, jesteśmy. Myk. Pierwsze miejsce, dobra. Wiecie co? Nie będę czekał aż dojadą, bo to zajmie 2 minuty. Więc po prostu wcisnę dalej. No tak. Co tu mamy teraz? O Boże! Sosik, 8 okrążeń. Przecież... Ile to czasu minęło? Nie no, 8 nie zdążę. Tu będę musiał F1 zrobić. Ale zobaczę chociaż jak ten. Nie, serio, liczbę okrążeń bym trochę zmniejszył. No 8 jest sporo, naprawdę. Tak, zostaw na potem. Ale wiesz co, bo chciałem bossa zobaczyć i sprawdzić, czy dobrze działa wybór w Moskwie tego. No tak, wiadomo, że robi się dłuższe. I poszli. Jako jedyny jestem reprezentantem fabryki na żeraniu. O, jedyny. Dobra. Wyspał. Też tu jest chyba tor krótszy, nie? Mam wrażenie, że nie. Dobra, zrobię 1-2 kółka i po prostu włączę później bossa. Chcę wszystko skończyć przed 13. Nie, jest inny moim zdaniem. No, a może? To takie oszustwa? A skąd wy... Skąd ty tu podejś z nas takie rzeczy? Przyznaj się. Kto cię przysłał? No, Służby. Dobra, to ja jadę. Już nie pytam. Jadę. No sprytnie. Odwrócić w tor. No jo, faktycznie. Wszystko to samo. O, wy oszuści. Wszystko się wyda. To jest life. Nie, śmiej się. Dobrze wyszło. Ja tu myślałem, że mapy inne, a tu taki trik łatwy, odwrócone karty. Nie wiem, z czego się cieszę. Dobra, nie, serio, no... Nie chcę być taki chamski, ale jak mam zdążyć ze wszystkim, no to jeśli to jest ta sama mapa, to jestem zmuszony wcisnąć magiczny przycisk. A mi pokazało, że jestem drugi, tak? Czyli coś się zepsuło.
Chyba, że mam na samym początku wcisnę. Jak pech, to pech. Ale zobaczymy, może działa. Jo, no nie, nie wyszło. Może muszę być pierwszy, wiecie? Spróbujemy. Na tym samym początku jestem w stanie to zrobić. Tak, tak. Już odpalam. No. Nawet ci się mogą pobić. Prawda. Chcę jechać pierwszy i wtedy wcisnę F1. No nie, słuchajcie. Jest problem. No jestem drugi. Więc to jest zepsute niestety. No 8 okrążeń, tak kurde. Chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Jest napis spróbuj podobnie i drugie U jest zamknięte. Także proszę poprawić. Powinno być otwarte. No quick race odpal drugą mapę. Dobra, momentum. Czekaj, bo coś się... O, chłopaki, coś się stało. Nie, spokojnie. Zaraz ogarniemy sprawę. Tylko muszę sprawdzić. No. Jest ciekawie. Muzyka cały czas leci. O! Co się stało? Dobra, działa. Jakoś się naprawiło. Wiesz co, było tak jakby wyścig trwał, bo muzyka cały czas leciała i... No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu wciskałem A cały czas i próbowałem jechać tym samochodem. On się w pewnym momencie obrócił i wróciłem do menu. Coś takiego. Ale widzicie, dobrze, że jak się testuje, zawsze coś wyjdzie, jakiś syf, nie? Dobra, sprawdźmy Moskwa. Uuu! Faktycznie. No tak, dam sobie dwóch wrogów, to będą tak. No ale to jest odwrócone. Dobrze, dobrze wiedzieć. Którą inną trasę? Tą Last Light. No słuchaj, nie miałbym nic przeciwko. Chociaż... No, jakbyście mi nie powiedzieli, że to jest ta sama, to ja bym tak, wiesz, nie skumał. Dopiero jak się odwracałem do tyłu i widziałem... No, widzę. Jak się odwracałem do tyłu i widziałem tam... ten obrazek tych gości tam z tymi flagami, to wtedy już skumałem, że to jest faktycznie ta sama, ale... No, nie wiem, sprawdźmy. O, wziąłem sobie przykładowo tego Fiacika. No. Także cicho sam. Stream się skasuje, nikt nie będzie wiedział. Po
Dobra, doganiamy go. Tyle z niego. Czekam. Jestem naprawdę ciekawy tej fabuły, czy możecie coś zdradzić? Czy to jest top secret do 10? O, i tu jest pytanie, tak jak teraz użyłem tą bandę, czy powinno być tak właśnie, że odbicie się od bandy daje mi korzyść? Bo ja tak wpadam w te bandy, bo przeważnie, nawet jak wpadnę, to widzisz, ja nie wylecę. Przypadkowo wcisnąłem. Okej. No to niech tak będzie. Ojojoj, chyba ja tutaj nie dogonię, wiecie? I sromotnie z nim przegram. Mam szansę jeszcze go wyprzedzić. I to zrobię. Dobra. Tak agresywnie jeżdżę. A oni mnie próbują wymijać, ale jak kurde. Chyba już mnie nie dogoni gość. Ojojoj. Chyba to powiedziałem za szybko. Będą emocje na koniec. Bo już go widziałem jak śmignął. Nie, chyba jednak nie zaradzę. Gdzieś chyba coś tam stracił, chociaż prędko. Oj! Znowu. Ojejku, co ja robię na koniec? Coraz mniej. To już ewidentnie zmęczone. Ale dobra, dałem radę. Jest. I trzecie miejsce! Brawo ja! Ojejku. No jest jeszcze trochę do poprawy chyba. No bo trzeciego miejsca ewidentnie nie zająłem. Ale to jest to co mówiliśmy, że ten tryb jest zepsuty jeśli chodzi właśnie o to przejeżdżanie przez metę. Tu trzeba na pewno naprawić. No dobra, cóż. Idealnie się wyrobiłem, więc pozostaje mi nic innego jak włączyć twórców i zachęcić wszystkich do kupna gry mimo błędów. One na pewno zostaną poprawione, ale wszystko prezentuje się całkiem nieźle. No i ciekawi mnie ta fabuła, jak to tam będzie właśnie wyglądać.
No i oczywiście, jeśli będą jakieś tam poprawki, to oczywiście mogę też wtedy streamować, jak to będzie wyglądało poprawione, czy coś tam jeszcze wtedy będzie potrzeba przetestowania, to jestem jak najbardziej otwarty. Także dziękuję bardzo Wam za oglądanie. No, dzięki też. Szkoda tylko, że wiesz, no zaczynam dopiero ze streamowaniem, no to nie ma szans. No Serniki, jesteś, jak ja teraz kończę. O. Thank you all so much for making this game possible. I niech to zdanie zostanie z Wami. Twórzmy gry, pomagajmy sobie. Bo marudzić to może każdy, a myślę, że tu nie chodzi o to, żeby marudzić, tylko żeby właśnie te błędy wytykać, ale tak normalnie, nie? Bo też widziałem tam jakieś komentarze ludzi, co oczywiście od razu by zrównali grę z ziemią. To chyba nie o to chodzi. Jak ktoś tam poświęca swój czas, pieniądze, chęci i tak dalej, no to... Tak to z tym bywa, nie? Dobra. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i do następnego streama.